Dzień dobry Państwu. Na kanale Jana Fińskiego Tomasz Szwejgiel. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że pan minister Horała brnie dalej w CPK. Pomimo tego, że ma naprawdę już bardzo dużo materiałów świadczących o tym, że CPK po prostu jest inwestycją nieopłacalną. Ona tylko pożre pieniądze. I zobaczcie, co teraz robi. Teraz zmienił koncepcję. Teraz będzie chciał robić tak na wzór Obajtka, taki wielki koncern. CPK to było tylko takim w tej chwili, można powiedzieć, kółkiem zamachowym i miejscem do ciągnięcia pieniędzy. Tutaj, Szanowni Państwo, jesteśmy świadkiem szkody na mieniu wielkiej wartości. Zobaczycie Państwo po skończeniu rządów z JEP-u, co się będzie działo. Ja Państwu przeczytam i zaraz Państwo zobaczycie, a pomimo tego nikt tego nie przerywa. Patrzą na to służby, patrzy na to Morawiecki, patrzy na to Kaczyński, Ziobro, nikt. Dalej to idzie, dalej to się, tak powiem, dzieje. Ludzie protestują, są strajki. Dokładnie tak samo jak z tym rowem Jarosława, czyli z tym przekopem Mierzei Wiślanej. Przepłynęło przez niego do tej pory około 600 jednostek, z czego większość to jakieś turystyczne, jakieś małe. Nie można dopłynąć do portu w Elblągu. Tam jest awantura o to, żeby resztę miały sfinansować samorządy. Ale na razie i nie ma z tym żadnego problemu. Teraz Państwu powiem, jak wygląda temat CPK. Tutaj nie będzie się mógł wytłumaczyć Horała ani nikt inny, bo tutaj zobaczcie Państwo. NIK. Budowa centralnego portu komunikacyjnego nie ma sensu. Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce, czyli budowa centralnego portu komunikacyjnego CPK, już na starcie ma opóźnienie. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do 2027 roku jest zagrożone. W dodatku nadal nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować CPK, ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt, mówi w wystąpieniu pokontrolnym Marian Banaś, prezes NIK. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w koncepcji CPK nie przedstawiono pełnego uzasadnienia biznesowego, w tym harmonogramu związanego z powstaniem kosztów i korzyści, wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści oraz oszacowania korzyści utracono. Spółka CPK broni się, mówiąc, że w większości raport Izby jest dla tego projektu przychylny, ale ryzyka wskazane w raporcie widzi i stara się minimalizować. On jest nieprzychylny po prostu, szanowni Państwo. Ten raport jest porażający, alarmowali posłowie opozycji podczas czwartkowej komisji. To było w zeszłym roku. Podczas sejmowej komisji infrastruktury, która analizowała część tego dokumentu przygotowanego przez NIK. Można sobie zadać pytanie, jak można realizować inwestycje, skoro nie ma uzasadnienia biznesowego, nieopracowany jest budżet finansowy, który wskazałby źródła finansowania. Mówimy tutaj o inwestycji, która ma być największą i najdroższą inwestycją w Polsce. Mówi podczas komisji Dariusz Joński, poseł Komisji Obywatelskiej. I szanowni Państwo, zobaczcie. Tutaj mamy do czynienia z protestami. Ludzie wychodzą, nie chcą oddawać ziemi za bezcen. Teraz 11 kwietnia, słuchajcie Państwo, protest przeciwko budowie megalotniska. Za grosze mam oddać. Kilkadziesiąt osób protestowało przed Sejmem przeciwko budowie centralnego portu komunikacyjnego. Demonstrację zorganizowali mieszkańcy trzech mazowieckich gmin, Teresi, Wiskitki i Baranów. To tam, według zapowiedzi rządu, za 4 lata ma być gotowe megalotnisko. W piątek minął termin, kiedy chętni mogli zgłaszać się do programu dobrowolnych nabyć gruntów pod budowę portu. Jeżeli ktoś się nie zgłosił, czeka go wywłaszczenie. Etap wywłaszczeń rozpocznie się po tym, jak spółka CPK otrzyma koncesję lokalizacyjną dla lotniska.
Prawdopodobnie wydarzy się to do końca roku. Protest przed Sejmem. Przy ulicy Wiejskiej w Warszawie było dość głośno. Protestujący przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego przynieśli ze sobą trąbki i gwizdki. W rękach trzymali transparenty. Według mieszkańców gmin Teresin, Wiskitki i Baranów rząd bezzasadnie straszy ich wywłaszczeniem przed budową megalotniska. CPK nie ma decyzji środowiskowej, nie ma decyzji lokalizacyjnej. Na jakiej podstawie straszy ludzi? Pytał retorycznie jeden z organizatorów protestu. Manifestujących z oburzeniem przyjęli też stawkę proponowaną przez rząd. Za grosze mam oddać, mówi protestująca kobieta. Burza na posiedzeniu komisji. Podczas gdy przed Sejmem trwał protest, w gmachu parlamentu o godzinie 10 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw CPK, nie pojawił się na posiedzeniu. Połączył się zdalnie z uczestnikami powstania, spotkania, a do Sejmu wysłał dyrektorów ze spółki przygotowującej inwestycje. Władze spółki poinformowały, że do dziś spółka odkupiła niemal 600 hektarów gruntów, a łącznie zgłosiło się 1100 osób, które dysponują około 3000 hektarów. To mniej niż połowa potrzebnego pod lotnisko terenu. Spółka CPK nie podała, ile wydała dotychczas publicznych pieniędzy. Rozumiecie Państwo? Orlen nie podaje, on nie podaje. Ile wyniesie łączny zakup, koszt, gdzie dokładnie powstanie lotnisko? Wylicza dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel. I dodaje, że wątpliwości zgłaszanych podczas obrad komisji było więcej. Państwo zlecili projekt za 900 milionów złotych przed uzyskaniem decyzji środowiskowej. Niech ta decyzja cokolwiek się zmieni, kto odpowie za wyrzucone w błoto pieniądze? Pyta posłanka Hanna Gil-Piątek. Panie Horała, jakim prawem wyburzył pan kilka domów, skoro nie ma decyzji środowiskowej? Dodała od siebie Karina Kozłowska, reprezentująca stronę społeczną. Pierwsza opłata pod budową lotniska ma być wbita najprawdopodobniej w Baranowie w lipcu albo w sierpniu. Szanowni Państwo, ale oni mają inny pomysł. Ja rzeczywiście pytałem się Wiewiórek i szanowni Państwo, wiecie co, jaki tutaj jest pomysł? Pomysł jest taki, że w związku z tym, że samo CPK nie ma racji bytu, to oni będą wchłaniać nasze spółki, nasze przedsiębiorstwa i z tego będą mieli takie alibi, że to jest wielki koncern, wielki holding, takie wielkie przedsiębiorstwo, tutaj chyba multitransportowe, bo tak jak Obajtek zrobił multienergetyczne, to będzie multitransportowe, iż Horała będzie miał po co. To będzie czapa taka nad innymi przedsiębiorstwami. I słuchajcie Państwo teraz, jaki pomysł? Bo ja nie rozumiem dlaczego. CPK chce przejąć polskie porty lotnicze. UOKiK potwierdza. Centralny Port Komunikacyjny, spółka przygotowująca między innymi budowę nowego portu lotniczego. Za projektem rządu stoi Marcin Horała, pełnomocnik rządu do CPK. Centralny Port Komunikacyjny zgłosił zamiar przejęcia kontroli nad polskimi portami lotniczymi. Wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłoszona koncentracja będzie polegać na przejęciu przez Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie wyłącznej kontroli nad polskimi portami lotniczymi z siedzibą w Warszawie. 2 października 2022 roku weszła ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcania PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do grupy kapitałowej CPK. Po co? Czego, szanowni państwo, jeszcze nie ma, co tylko wydaje pieniądze i nagle ma być grupa kapitałowa? Nie. To po prostu Horała chce przejąć porty lotnicze, żeby mieć coś, co już funkcjonuje. Powinno, no mamy, zarabiamy, to się dzieje. Rozumiecie państwo? 1 kwietnia przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze. Rozumiecie Państwo? I już jest lepiej. I od tego będzie lepiej.
Ostatnim etapem realizacji założeń ustawy o usprawiedliwieniu procesu inwestycyjnego w CPK będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu do spraw CPK akcji spółki PPL SA do spółki CPK, co powinno się wydarzyć do końca trzeciego kwartału tego roku. Mam nadzieję, że w wyborach już to zostanie zahamowane i nie będzie tego cyrku. Dzięki połączeniu CPK i PPL utworzą grupę kapitałową skupiającą największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Spółka PPL otrzyma dostęp do najnowocześniejszych technologii, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia umiejętności i doświadczenia pracowników, firmowały PPL w komunikacie opublikowanym pod koniec marca bieżącego roku. Czyli bez CPK to polskie porty lotnicze nie mają dostępu do najnowszej technologii. Rozumiecie Państwo, to CPK chorała po prostu daje najnowszą technologię. Szanowni Państwo, to jest po prostu, to woła o pomstę do nieba, to co oni robią. To jest jeden wielki wał. Centralny Port Komunikacyjny to spółka przygotowująca między budową nowego portu lotniczego, która będzie węzłem przesiadkowym między Warszawą i Łodzią, integrującym transport lotniczy, drogowy i kolejowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze 3000 hektarów, ma być wybudowany port lotniczy, który na pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. PPL to największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. lotniska Chopina w Warszawie. Oprócz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce. Szanowni Państwo, i po prostu chorała nie potrafił nic zrobić z CPK już po to, żeby CPK miało możliwość wywłaszczyć ludzi, to nawet w tej ustawie o ochronie ludności są jakieś dziwne punkty, które przy jakimś stanie wyjątkowym pozwalają burzyć domy, wywłaszczać ludzi z domów. I te punkty, jak mówiły nam wiewiórki, były zrobione z myślą o tym, żeby mogło ruszyć CPK. To jest ich jakaś gigantomania. To jest chęć zrobienia jakiegoś wielkiego, szanowni Państwa, wału po prostu. Centralny. I teraz słuchajcie Państwo, co robią dalej. Kolejne inwestycje w CPK. Kupuje firmę Torpol, czyli znowu CPK, które nie ma planu, nie ma w tej chwili jeszcze dokładnie określonego finansowania, kupuje kolejną spółkę. Już chce przejąć porty lotnicze i teraz kupuje kolejną spółkę. Centralny Port Komunikacyjny zawarł przedwstępną umowę kupna 38% akcji giełdowej firmy Torpol. To polskie przedsiębiorstwo zajmujące się budową i modernizacją i remontami infrastruktury szynowej. Dzisiaj podpisana umowa przedwstępna, kupna akcji Torpolu, później będzie procedowana zgodnie z wszelkimi procedurami, tak aby grupa kapitałowa CPK wzbogaciła się o firmę zdolną do realizacji dużych wielobranżowych projektów infrastrukturalnych. Taką spółką jest firma Torpol, przekazał pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała. To planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km od Warszawy, na obszarze 6000 hektarów, ma być budowany port lotniczy, to wiecie, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie. Na razie jest zapaść w ruchu i nie ma tej ilości obsługiwanych pasażerów. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, węzeł bezpośredniej bliskości portu lotniczego, połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami, tak dalej, to 2,5 godziny. CPK ma zostać uruchomiony w 2028 roku, 2027, wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 roku. Czy rozumiecie Państwo? Tak. Tłumacząc w najprostszy sposób.
Chorała tyle czasu pilnował tej łąki, generował olbrzymie koszty, nie potrafił kupić ziemi, nie potrafił wytworzyć czy dostać tych wszystkich decyzji środowiskowych i tych wszystkich decyzji potrzebnych do budowy tego CPK. Nie mówi, ile to ma pieniędzy generować. Przeczytajcie sobie Państwo wywiad chociażby z szefem Ryanaira, który tłumaczy, że CPK to poroniony pomysł jest w ogóle. Tutaj zobaczcie Państwo raport NIK-u, który nie zostawia suchej nitki na CPK. I w związku z tym on po to, żeby mieć jakieś usprawiedliwienie, żeby dalej móc, że tak powiem, udawać, że rozwija ten projekt, który jest bez sensu, no to kupuje. Kupuje wszystkie porty lotnicze, znaczy przejmuje i teraz przejmuje przedsiębiorstwo do budowy torów. Teraz niech przejmie jeszcze część PKS-ów. Teraz niech jeszcze, szanowni państwo, przejmie firmy drogowe, które będą budowały drogi, bo to jest CPK, prawda? Szanowni państwo, to tak, wiecie, no policja powinna kupić część rafinerii, bo żeby miała możliwość tankować radiowozu. To jest jakaś paranoja, bo Chorała doskonale sobie zdaje sprawę, że bez tych części składowych tego całego wielkiego biznesu, które już chodzą, działają, nie mogą upaść, bo to są takie przedsiębiorstwa i takie spółki, które nie mogą upaść, to sam on nic nie wygeneruje. On tylko może ciągnąć pieniądze ze Skarbu Państwa, a tutaj pokaże wynik. No ale on sądzi, że my jesteśmy idiotami, szanowni państwo. No nie jesteśmy idiotami, mam nadzieję, że niedługo to już się skończy. Ja tylko pytam się, gdzie jest CBA, gdzie jest ABW i czy ktoś się tym zajmuje, bo tutaj mamy do czynienia z zagrożeniem olbrzymich funduszy. Szanowni państwo, chciałbym państwu polecić historię bez cenzury. Redaktorem naczelnym jest pan Aleksander Piński i zaraz będziemy mieli rocznicę powstania w getcie warszawskim. I szanowni państwo, tutaj jest spór odnośnie organizacji bojowych. Chodzi o ŻOP i ŻZW, czyli Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. I słuchajcie państwo, Marek Edelman twierdził, że Żydowska Organizacja Bojowa była w zasadzie jedną organizacją zbrojną w warszawskim getcie. Żydowski Związek Wojskowy liczył kilkukrotnie więcej członków niż Żydowska Organizacja Bojowa. I szanowni państwo, to jest ten materiał. Tutaj będziecie mogli dowiedzieć się, jak to wyglądało i dlaczego ten spór tak później eskalował. Szanowni państwo, polecam również państwu naszą książkę Kamiński. Jak wiecie państwo, teraz niedługo będą się rozstrzygały losy Kamińskiego i Wąsika. Sąd Najwyższy wypowie się odnośnie ułaskawienia przez pana prezydenta Dudę Kamińskiego i Wąsika. Natomiast Kamiński i Wąsik, weźcie się do tego, co dzisiaj usłyszeliście, o czym wiecie, i sprawdźcie to, czy rzeczywiście CPK dalej musi przepalać nasze pieniądze. Dziękuję państwu, do widzenia.